symboliczne przekazanie tomografu komputerowego. Chcę powiedzieć, że to jest o tyle symboliczne przekazanie, że już ten aparat u nas funkcjonuje od kilku miesięcy. W samym 2022, czyli już w styczniu, dzisiaj mamy 25 styczeń, wykonaliśmy przeszło 200 takich badań. Aparat działa doskonale. Chciałem serdecznie podziękować za wsparcie tutaj na ręce pana posła. Ja pragnę wyrazić wielką radość z tego powodu, że Szpital Włoszczowski stał się właścicielem tego dobrego tomografu komputerowego, który będzie służył lokalnej społeczności. To wszystko wzięło się tak naprawdę z bardzo mocnego zaangażowania, przede wszystkim pana starosty Dariusza Czechowskiego, który zgłosił ten problem do mnie, do wojewody. Ja bardzo mocno wspierałem to, aby Szpital Włoszczowski otrzymał ten sprzęt, bo on jest niezmiernie ważny i z całą pewnością potrzebny. Ten szpital takich zakupów nie widział od naprawdę bardzo dawna, to trzeba powiedzieć, bo dzisiaj jesteśmy doposażeni tak, jak szpital współczesny powinien być doposażany. Kiedy obejmowaliśmy tutaj urząd, powiem, władzę w starostwie, powiedzieliśmy, że naszym priorytetem będzie szpital. A dojeżdżając tutaj do szpitala, byłem zdumiony, że wokół szpitala tak tyle ludzi korzysta z waszych usług, tyle samochodów, ile tutaj jest. Na dzień dzisiejszy czynnie walczymy z COVID-em. Mamy w tej chwili 42 łóżka covidowe internistyczne plus 4 łóżka anestezji intensywnej terapii. Dzisiaj obłożenie łóżek jest około 60% w naszej placówce, więc jesteśmy gotowi do pomocy wszelkim ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. Świętokrzyskim radę dajemy i Szpital Włoszczowski na tym froncie walki z koronawirusem też zajmuje tutaj czołową pozycję. Sądzę, że tak jak do tej pory Szpital Włoszczowski zawsze stawał na wysokości zadania, tak będzie i teraz. Dziękuję wam za tą ciężką służbę, którą świadczycie tutaj lokalnej społeczności w niełatwym czasie, z którym dzisiaj musimy się mierzyć.